Hej kochani, witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego odcinka z serii Gospa po dziadku. Jak widzicie, mamy naszego Ursusa i podpięty pług. Gdzie mamy zimę, wczesna zima, wczesna wiosna, a tutaj zasypało nas śniegiem. Więc tak, siadamy, odpalamy furę. Czekajcie, ja tylko sprawdzę jeszcze te dźwięki. Ok. I lecimy. Tutaj chłopaki poprosili, żeby odśnieżyć im tutaj chociaż jeszcze spod sklepu, zanim pojedziemy do siebie. I lecimy z tematem. Na dół. O, tak teraz. Chciałem wyregulować. Już trochę. Czekajcie, jak to będzie wyglądać ze środka. Czy ja coś będę w ogóle widział? Chyba nie. Ale no fajna akcja. Tutaj troszeczkę odśnieżymy. Tutaj drogi niestety są odśnieżone. Czekajcie, ja to będę musiał chyba jednak obniżyć jeszcze trochę. O. Zobaczmy. O, teraz chyba ta. Dobra. Tutaj te wejście do sklepu im zróbmy chociaż. Teraz zimą to rzadko kto przyjeżdża, ale różnie to bywa, nie? Bądźmy tacy, pomóżmy trochę. Chłopaki nam tutaj dają na testy różne sprzęty, więc za śmieszne pieniądze. Nie bądźmy tacy. O, idealnie. Dobra. Oj, teraz muszę tutaj wyjechać jakoś. Może w ten sposób. No i dobra. Lecimy na gospę. Odśnieżymy trochę na gospie. Po sumie nic więcej nie mamy do roboty. Tutaj drogi są w miarę odśnieżone. Nie będziemy ich ruszać. Tak mi się zdaje. Tak będzie dobrze. Właśnie, drzwi zamknijmy, bo kurde, przecież 0 stopni nam kierowca zamarznie, będzie problem. No jest bielutki jak powapnie, ale to tak to jest tutaj zrobione. Już od samego wjazdu będzie trzeba od razu tutaj się wziąć za odśnieżanie. Tyk. Będzie trzeba go przepuścić. Przełączmy tylko. O. Już. Oj.
ten krawężnik się przedostać. Ale tak. O. No już. Czeka trombita. Teraz muszę jeszcze troszeczkę obniżyć. Powiem wam, to nie jest takie wcale łatwe. Dobra, myślę, że tak będzie dobrze. Tutaj ten przejazd bym chciał chociaż trochę tutaj zrobić. Aha. Dobra, ja to później zgarnę trochę bardziej. To co mi się nie podoba, że są tutaj miejsca już, można powiedzieć, odgarnięte, tak tutaj właśnie przy padoku, tym oryginalnym, nie jest on zaśnieżony. Nie podoba mi się to troszkę, ale trudno się mówi. W drugą stronę. Ten gwiazdek przede wszystkim, ten gwiazdek sobie odśnieżyć trochę. Ale teraz podsypałem pod całą chałupę. Och, myślę, że tutaj. Jakbyśmy sobie to ściągnęli, to będzie dobrze. No ten tuz niestety troszeczkę przeszkadza z przodu. O, teraz będzie dobrze. Idealo, dobra. Dobra, myślę, że mu się tutaj. Tak. O. Myślę, że tutaj byśmy sobie tak właśnie podsypywali. Tą stronę. Będzie dobrze. Ideolo. Teraz bym tutaj. O, zgarniał tam na dół. Też nie napadało jakoś mega dużo tego śniegu. Nie ma tutaj szału. Kurde. Naprawdę masakra. O.
się chce teraz. Nie do końca, ale... A my nie mamy też obciążnika z przodu, nie? I teraz tak, co ja będę chciał tutaj zrobić w przyszłym sezonie, to pozbyć się koni, znaczy koni, konia, i postawić tutaj coś innego. Oczywiście zobaczycie później, ale jak na razie no będę chciał się tych koni pozbyć, bo no nie przynoszą do jakoś mega dużo zysku. A to nie o to chodzi. Zwierzęta muszą na siebie zarabiać, a tutaj nie dosyć, że on może dużo jakoś nie zawiera kasy i tak dalej, ale 1000 euro, 1000 euro na dzień, to nie są jakieś duże pieniądze za konia. Czekajcie, ja podniosę. Będę chciał tutaj jeszcze ten kawałek odśnieżyć. Dobra. O. Styknie? Styknie. Dobra. Tutaj jeszcze spod tych bramek. Trochę psa podsypię. Pod pieska naszego podsypiemy, ale myślę, że będzie dobrze. Nie, się nie obrazi chyba. Aha. Więc wymyśliłem, że w miejsce tego padoku śmiesznego postawimy sobie na pewno jakąś albo oborę, albo postawimy sobie tutaj świnki. Szczerze mówiąc, bardziej byłbym skłonny, jeśli chodzi o świnie. Ale to się oczywiście wszystko okaże później. Czekajcie, w tą stronę, o. Tutaj ten naszym samochodem było jak wyjechać. Tak się nim. Nie wiem, czy ja muszę. Ale chyba nie muszę jechać po nasiona. Mamy chyba nasion dosyć na ten sezon. No i jeszcze będzie trzeba na ten moment zacząć już sprzedawać tutaj plony zeszłoroczne. No i dobra, myślę, że wystarczy. Tam naokoło nic nie muszę robić. Zobaczmy, jak ten nasz konik tutaj wygląda. Wody dosyć. Jedzenia ma chyba dosyć. I teraz tak. Jak tutaj widzicie, mamy 13 ton pszenicy. I niestety tutaj nie mogę wsypać do tego samego. I tutaj przy żyto. Ja to jest słowa. Tutaj. I 23 ton żyta. 1400. Tutaj mam 1300 na wzroście. Zobaczmy. Pszenica prawdopodobnie byłaby w przyszłym sezonie. Znaczy na jutro. Jest tutaj żyto. Żyto ma w sumie dobrą cenę cały rok. 1300. Wiecie co?
Ja może bym podpiął faktycznie sobie tutaj któregoś ciemniczka. Którego? John Deere'ka? No to weźmy John Deere'a. O, tutaj pozostałości marchewki. A właśnie, ja wam nie pokazałem. A poza odcinkiem ogarnąłem nasze kurki. I proszę bardzo, mamy 3 białe i 3 brązowe kurki. Ogarnięte tutaj w miarę, myślę, kurnik 6 sztuk. No musiałbym tutaj soi, kukurydzy lub jęczmienia, niestety tego nie mam. Ale tak, ta jest niepłodna. One chyba są za młode, żeby się rozmnażać. Ale ten kurnik jest tylko na 6 kur, więc więcej ich nie będzie, tak czy siak. A my wsiadajmy do John Deere'a i wywieźmy chociaż, kurde, faktycznie. Chociaż może z jedną przyczepę bym wywiózł, co wy na to? Oj, dobra. Się tak zastanawiam, czy sobie skrzyni nie zamontować. Czy to będzie tutaj też fajnie jeździć właśnie na skrzyni. Ale tutaj te manualne podczepianie, skrzynia. No trochę tego wszystkiego będzie dużo. Dobra, jest tak. Pszenica. No pszenicę mamy na jutro. Tutaj właśnie mamy 1400 skup zbóż, 1100. Wiecie co? Ja bym może to. No mandyle, mandyle, ale chyba tutaj to sprzedamy, co? Skup zbóż, gdzie to jest? Na mieście. Dobra. Co? To sprzedamy te z tego żyta. Chociaż z jedną przyczepę bym tutaj sprzedał. Jak uda mi się to załadować, bo tutaj kurde wyjechać pod ten silos. No, nawet się udało. Dobra. Żyto. Mamy 11 ton na tej przyczepie. Więc spoko. Teraz tak, my musimy jechać na miasto. Czyli tędy. Dobra. Przełączamy się kamerką. Myślę, że jak dzisiaj zrobimy taką akcję właśnie. Troszeczkę tutaj odciężania, wywóz chociażby tego żyta. Myślę, że dwie przyczepy. Więcej się nie da. To będzie 22 tony. Tonę sobie zostawimy w razie. W razie czego? Właśnie dla jakichś zwierząt. Kurde, nie widzę teraz, czy coś jedzie z przodu. A jedzie. No to jest problem tutaj z tym John Deere'em. Że u niego z przodu to prawie nic nie widać z tej lewej strony. Wyprzedzić to jest. No dosłownie katorga jakaś. Dobra. Wyprzedzamy na zakrętach, co tam. Piraci drogowi. No i dobra. Teraz pytanie, gdzie to jest? Ten cały skup. Co?
Tam gdzieś z tyłu. Czekajcie. Tu jest chyba gdzieś była droga, jak się nie mylę. Tak jest tu. No. Co to ma być? Masakra. Dobrze wjechałem, ale... Dobra, to spróbujmy tutaj wycofać w takim razie. Ja tutaj źle najechałem po prostu. Patrz, jaki John Deere zmarznięty. Nie zdążył jeszcze odtajeć. Za krótka droga. I dobra. Czekajcie, ja sobie to tylko odznaczę. Ile zarobimy? 15 tysięcy na przyczepie, czyli będziemy mieć jakieś 30 koła. Za te dwie przyczepy. 13 ton. Jestem ciekaw, jak się wrócimy z jeszcze jedną przyczepą. Będę chciał sprawdzić, czy zmieni się coś. Dobra, lecimy. Wyprzedzanie na zakrętach, na pełnej. Czarny dym z rury. A teraz będzie trzeba przepuścić kolegę. Dobra, myślę, że jeszcze jedną tą przyczepę wywieziemy. Będzie gitara, będzie może kończyć. Widzicie, teraz wiem, dlaczego te konie, one są za free. To tylko dlatego, że my je bierzemy jakby tylko pod opiekę. Co skutkuje tym, że nie zarabiamy na nich jakoś mega dużo pieniędzy. Dobra. Dam radę się wykręcić. Już tak. Oj. Dobra, no to podjedźmy trochę do przodu. O. Gitara. Jeszcze jedna przyczepa. Dobra, jeszcze troszeczkę wycofnę. O. I lecimy. Bo ten John Deere to jest bajka, tylko że szkoda, że on nie ma z przodu wału. Ach się, teraz jak znalazłeś, zlecieli z dwóch stron. Dobra. Idzie mi pod koła, po to chodzisz. Facet. Dobra. Szybka akcja, szybka sprzedaż. Mam nadzieję, że dobrą cenę trafiłem za tą sprzedaż. Teraz tak, jajka mamy, będziemy mieć, prawdopodobnie dopiero jutro, no bo jajka, kurki ogarnąłem dzisiaj rano, przywiozłem, nakarmiłem, dałem im tam tego trochę jedzenia i tyle, a
produkcję zaczną chyba dopiero na drugi dzień. Chociaż nie wiem, czy jak to dokładnie tutaj działa. To jakoś, prawdopodobnie jakoś tak. I co ja włączyłem? Kurde, no włączało mi się tutaj tego. O. Dobra, zobaczmy. Tam mieliśmy 13 ton. Teraz? 8 ton? No, oszukuje ta waga. Dobra, teraz sobie tak elegancko jedziemy. Na legalu. O. A, to jest tutaj, ten wjazd. Dobra. Już teraz wiem, kiedy będę tu wjeżdżać. Mamy 60 tysięcy, panowie. Panie i panowie. 60 tysięcy. Teraz. Myślę, że zakończymy. A w kolejnym odcinku zapraszam już na siewy. Chyba to już będą siewy, bo ja sobie tą zimę przesunę. W międzyczasie ogarnę tego konia, żeby po prostu ja go... Albo nie, poczekam aż... O! Poczekam aż on tam wyczerpie tutaj zapasy swoje. W miarę. Bo szkoda by było tego wywalać. I... Ja go wtedy sprzedam. Czy sprzedam, oddam go. Sprzedamy ten cały padok. My mamy dostęp do krów. Zastanawiam się z tymi krowami też, ale pierwszym chciałbym iść właśnie. A wam pokażę, czekajcie. O. My mamy tutaj niby dostęp do tych krów, ale to nie jest nasz teren. Nie wiem, czy my możemy sobie coś takiego robić, czy nie. Więc to jest takie troszeczkę dla mnie dziwne, nie? Dobra, w każdym razie ja wam dziękuję za oglądanie. Zapraszam do kolejnego odcinka. Na razie, trzymajcie się. Cześć.